W niedzielny poranek, nim zaczęła grać na dobre Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w Bojanie na hali sportowej pierwsze skrzypce rozgrywała młodzież rocznika 2006 o Puchar Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w rozgrywkach halowej piłki nożnej Lotos Gryfin Cup 2018. W zawodach wzięło udział 16 drużyn, poziom gry wysoki i wyrównany. Poziom wyrównany. Do finału jeszcze troszeczkę, na pewno nie jedni potracą punkty, jedni zdobędą, jedni mają szczęście, drudzy nie, zobaczymy. No. Specjalna edycja, 16 aż drużyn, w każdej innej jest 12. Dzisiaj i za tydzień gramy dodatkowo, nie tylko o Puchar Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i prezesa Pomorskiego Radosława Michalskiego, ale również zwycięzca jedzie na ogólnopolski turniej o puchar prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Tak więc było o co powalczyć. W rozgrywkach brała też udział nasza bojańska drużyna UKS Dragon. Pierwszy raz przegramy. Ale szanse są i walczycie. Tak, walczymy. No będziemy walczyć do końca. No jeszcze mamy dwa mecze grupowe i zobaczymy, jak to będzie dalej. No. Poziom, powtarzam, że poziom tutaj jest bardzo wysoki. Przyjechały naprawdę świetne drużyny, które mogą rywalizować każda z każdą i każdy z każdym może wygrać. No niestety w efekcie, chociaż duch walki był, to Dragonowi z Bojana nie udało się dojść do finałów. Zwycięską drużyną została WKS Gryf Wejherowo, która to zdobyła Puchar Prezesa i wyjazd do Warszawy na turniej finałowy o Puchar Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Gratulujemy!